Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 34. odcinku pograjmy Gothic Wojna z Orkami, a my ciągle zastanawiamy się, skąd wziął się ten tytuł. Serdecznie zapraszam. Dobra, to teraz jesteśmy tutaj w lesie, jest tutaj w cholerę ciemno, las wygląda okropnie, jak na siłę ponabijane setki tych roślin i w ogóle, setki drzew i w ogóle. No, dobra, co by tu zrobić? O cholera. To powiem, teraz nie wziął zaskoczenia, nie spodziewałem się tego ataku. Ale też nic się strasznego nie stało, także spoko. Dyniec, a. Wow, to jest taki las, widzę pełen cienia stworów. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. No dobra, teraz sobie pojemy jakieś żywno, jakąś żywność zjemy. A możemy to sumieć ze śledziki, co nam tam. Nie wiem dlaczego każda modyfikacja w całkowicie. No znaczy no wiecie, mogliby to spokojnie dopilnować w takim modzie. Szczególnie, że dali parę tych śledziów, żeby śledzie się były wsadzone w kategorię posiłków, a nie że są wsadzone do pozostałych, bo twórcy oryginalnego Gothica się. No, zagapili i tyle, ale przecież ten śledź to jest zwykłe forma jedzenia, ale wiecie co, nawet nie potrzebniliśmy tego śledzia, bo my się stąd wynosimy, nie będziemy w takiej ciemnicy tu łazić, polecimy sobie tutaj na farmę Egona, prześpimy się. No właśnie, zapomniałem sprawdzić, czy to najlepszy pancerz jaki mamy, czy tylko na siłę nam go założyli, bo dołączyliśmy do tej gildii. Nie? Zaraz, zaraz. Sorry, ale no tutaj praktycznie nie ma żadnych przeciwników, żeby zadawali obrażenia od ognia albo coś takiego, także możemy sobie dorobić coś takiego. I mieć... Ciekawi mnie to, jakim cudem opóz osiągnął w tym modzie 29 poziom. Serio. Tutaj przecież tyle zwierząt wybiłem. Tu są praktycznie czystki na drogach. Przez większość czasu te lasy przemierzamy, ale no przecież tych lasów nie ma też tak, aż tak mega dużo. Znaczy no, w sumie są też takie pokaźne, ale chodzi mi o to, że tam nie idzie tyle potworu, żeby tak skoczyć z poziomami, a zostało nam 10 zadań z tego, co widziałem w solucji. 10 zadań głównych chyba. I to będzie wszystko. W tym momencie już kończymy go, także no już pomijając fakt, że jak bardzo trzeba być chamskim, żeby wmawiać ludziom, że modyfikacja starczy na 40-60 godzin. To jest po prostu no chamstwo czystej postaci, naprawdę, bo to jest mocna. Niektórzy go przechodzili po 8 godzinach. No ja może się zmieszczę 20, to a ten. Więc tak, także no to jest nie w porządku bardzo. Szczególnie, że wiesz, tu nie nawet nie do samego autora, bo to jest Niemiec, to jest on, to ma swoje problemy ze swoim kraju, ale ja tu mówię o społeczeniu, ponieważ twórcy społeczenia doskonale, przecież testowali tego moda ponoć, więc doskonale sobie wiedzieli ile czasu zajmie. Aha. No to znowu te barki cholerne. A tak naprawdę to po prostu skopiowali ten opis, nawet się nie przypatrzyli temu co go... Znaczy nie, zrobi to CO, to nie jest tak, że się nie przypatrzyli. Kurde, te barki lezą, latają. Thank you.
było co najmniej beznadziejne. Bardzo beznadziejne, szczerze powiedziawszy, no ale to jest swoją drogą. A chyba nie przestał już. Już myślałem, że mi się uda nawet zabić te wargi, no, ale no jednak. No po prostu no, za dużo obrażeń zadają, no trzeba będzie trochę poczekać, no. Mam nadzieję, że jak zdobędę jakiś. Że zdobędę lepszą broń, trochę się podszkolewać z bronią jednoręczną i wtedy będę już do zdarcia te wargi. W sensie, że je pokonam z łatwością. Ale na razie no, nic na tego nie zapowiada. No, są kredos czuły. Boże, co ja tu odpierdzielam? Gdyby nie te wargi, to bym zabił każde stworzenie, które tutaj się znajduje. Także... Nara. Spójrzmy jeszcze raz. Tylko, że tym razem... Użyjemy sobie jakichś zaklęć. Nawet wiecie co zrobimy? Mamy sporo złota, które raczej nam się już na nic nie przyda. Przenieśmy się do miasta i nakupmy sobie zwoje ofensywne. One się najbardziej nam przydadzą w takiej sytuacji. Guten Tag. Zeit. Wow. Wątpię, żeby się Kilo do czegoś przydał, ale lepiej mieć nasz szybki wypadek pod ręką. A w sumie i tak mamy złoto, także spoko. No ja myślę, że już to starczy. Szczerze powiedziawszy, moglibyśmy sobie nawet obniżyć poziom trudności, ale myślę, że już tak daleko, tak szaleć nie będziemy. Mamy tam trochę tych zwojów, to powinno nam wystarczyć. Na przykład to jest sam raz moim zdaniem. Teraz pobiegniemy tutaj na spokojnie. No, na szczęście ten gothic tutaj ma dopiero 8.56, także spoko.
O, to jest zapewne to miejsce, gdzie były te wargi. Ej! Kurde, ale żem to zawalił. To było... O. Żenada z mojej strony, naprawdę. Dobra. Lepiej było najpierw użyć tej wodnej pięści, bo tej lodowej lansy i tak by nam brakło też. No. Cały ja. Zaczynam się już pomału irytować. Wargi są strasznie niezbalansowane moim zdaniem, bo naprawdę... Ojej! Ja pierdzielę! Widzieliście to, jak można było w taki sposób zwalić? Aha, to tylko jeden trafił, no świetnie. To zresztą świetnie teraz zrobiłem. Kurde, pomyślę, że wargi w takich przygodach będą dla mnie utrapieniem, no po prostu to jest kpina. Kurde. Spróbujemy innych zaklęć. Może gromu nie będziemy mardować, bo to trochę szkoda. Albo w sumie... Nie, w sumie nam nic nie szkodzi. A gromem na pewno ich ukończymy, także... Myślę, że to będzie o wiele lepsza opcja. Aha, skóra warka, no to. Wargi się tutaj zemściły tem, tak jak w Szczękach 4, co to była sprawa rodzinna, że ten ludojad musiał ten zemścić się za śmierć swoich krewnych rekinów i przybył tutaj, to tak samo te wargi, jak zobaczyły śmierć swoich ziomków, wilków i wargów, to przybyły, żeby się zemścić. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen.
Was, czy waszym zdaniem taki krwawy ogar powinien być tak strasznie słaby w stosunku do Warga? Bo moim zdaniem krwawe ogary powinny być nawet wręcz silniejsze, no ale to już... No, to jest takie tylko gadanie, no. Wyszła modyfikacja jak wyszła, no i trudno. Ale z drugiej strony, no, w Gothicu 12 przecież jest taka sama sytuacja, więc nie wiem, o czym ja w ogóle gadam. Chodzi mi o to, że też twórcy modów mogliby się zastanowić czasem, jak wychodzi. Tak samo dziki nie powinny mieć tyle samo expa za co wilki, bo one są znacznie silniejszymi przeciwnikami. Także to jest moje zdanie, że twórcy modów też się powinni patrzeć na to, jak ich modyfikacja się prezentuje i czy na pewno balans Gothica 2 Nocuka jest zawsze taki dobry, jeśli chodzi o wszystko, rozstawienie ataku, znaczy no, obrażeń w stosunku do i wytrzymałości w stosunku do otrzymywanego expa. Moim zdaniem czasami to słabo wygląda ten balans. Się tutaj widziałem jakiś ten, o właśnie. Chciałem się cofnąć, ale cały czas się pojawiają nowe rośliny i chciało mnie podbierać. Co to tam jest po drugiej stronie? Wiecie to? Niby wygląda trochę jak dzik, ale wydaje mi się, że ma inną teksturę. Zaraz tam polecimy. Czy przepraszam, Odyniec zgodnie z tym tłumaczeniem. O, Szarpelski, to mądrze tu było przyjść. No nie, to ty! Morak! Pierwszy chyba stwór, który miał własny model, znaczy pierwszy moderski twór, ten model własny i animacje, które wygląda wyjątkowo słabo i w ogóle ten model wygląda, ale to jest taka klasyka. Ja pierdziele, tu jest całe stado moraków, za które dostajemy 200 expa, chociaż są takie słabe, no uwierzycie w to. Nichts zu plündern. To jednak twórca sam nie pomyślał nad balansem tych stworzeń, które dodaje do modyfikacji, co nie? To jest po prostu... O, jaszczury. Czyżby to już było kamieniołom, czy co? Tylko że jak się okaże, że to jest jakiś orkowy obóz, to się zaraz okaże. Tak, chyba dotarliśmy do kamieniołom. Willkommen beim Steinbruch. Mein Name ist Trevet. Was hat dich zu uns verschlagen, Soldat? Garus hat mich geschickt. Ihr braucht Hilfe? Innos sei Dank.
Melde dich bei Carley. Geh einfach auf die Steinwand zu, dann findest du ihn schon. Dzisiaj oglądałem nowy film od Squarella, od gościa, który robi Gothic 3. Cholera, zapomniałem jak się nazywa ten jego mod. W każdym bądź razie koleś coś dość rozbudowuje Gothica 3 pod kątem balansu i nowych stworzeń. Gospodaruje nieużyte przestrzenie w modyfikacji i tak dalej. I dzisiaj był nowy filmik, gdzie ten, są takie skrzynki, które jak się otwiera, to są tam jedna sztuka złota i jak się wychodzi z tego okna i jego otwierania tej skrzynki, to cię atakuje ta skrzynka, co nie? To jest taki potwór, który udaje skrzynkę. No normalnie zajebioza, co nie? No i patrzcie, no po co taki duży ten model wilka? Widać, że on w ogóle się nie pasowuje. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. To co, kolejną skrzynkę otwieramy? A dobra, nie chce mi się wczytywać. A to było tylko jednego wytrycha, straciłem, także spoko. Znowu sobie pojemy tutaj szynki. Ciekawi mnie, kiedy w końcu przestanę tutaj spotkać potwory. Nichts zu holen. O, tu jesteś, dobra. No, to się udało. Da ist nichts zu holen.
Zjedzmy znowu te szynki. O, kto by się tego spodziewał? No proszę. Skąd on się tutaj w ogóle wziął? Kurde. Teraz przyjdziemy sobie na drugi brzeg, bo to właśnie stamtąd się zabieraliśmy potem wcześniej, żeby się przespać i dać na ten, wiecie. Ojej. No, dobra. Gdzie uderzył jakiś sielet, pewnie wzięliśmy wcześniej już. 3 sekundy, także spoko. O, proszę. Mała kosa, pierścień, odwrotnej kolejności, prosty tasak, szafir. O! Tutaj już musiałem najwidoczniej czyścić okolice. Aha, dobra. W tej sytuacji wejdziemy sobie na to zniesienie, czy jakby to tam nazwać. No proszę. Co to już wszystko będzie? Myślałem, że są dalej. I było. Ale nie było na szczęście śmiertelne. Nic zu plündern, nichts zu holen. Patrzcie, kolejny. Moim zdaniem też takie narzucanie praktycznie cieniostworów koło siebie też jest takie, no, niefajne, bo to cieniostwor to miał właśnie takie najbardziej unikatowe z unikatowych potworów razem z trollami, a tutaj idziemy i co chwilę spotykamy jakiegoś cieniostwora, co nie? W Gothiku 2 to było lepiej rozegrane, bo tam trzeba naprawdę było ten przechadzać się po terenie, żeby trafić na jakiegoś cieniostwora, ewentualnie parę, dwójkę w sensie. I to było wszystko, co nie? A tutaj to idziemy i zaś kolejny cieniostwór. No nie wierzę, zostałem zabity przez kretoszczura, jaki wstyd!
Kurde. Boże, jakie są słabe. No ładnie. Da jest nichts zu holen. W ogóle po co dawali tak samo ten... Da jest nichts zu holen. Wick skretoszczura, jak on się też nie przydaje w ogóle w tej grze. To jest wszystko kwestia tego, że prawdopodobnie były to jakieś pomysły, ale ich nie zrealizowano i chciano jak najszybciej wydać moda. I takie są potem tego konsekwencje. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Wow, kolejny stół z nierealistycznych wielkości czaszek. Nichts zu holen. Zaostrzony klucz dziób, ława, proszę. Zabójcza patel, zaostrzony rapier, hołm bohatera. O! To, że tutaj się wyparowała opa cała, faktycznie. Zaostrzony długi miecz, topór walenecki. No proszę, jaki ciekawy zestaw. Faktycznie, zabójcza patel. Dobra. Nie, chciałem z hełm. Hełm bohatera 15, 15, 5, 5, a tu mamy 5, 5, no to na pewno się to nam płaci. Wygląda dalej, każdy hełm tutaj wygląda tak okropnie jak się tylko da, ale już trudno, nie można. Tak będzie zaskoczyć. Tak, żeby się nie zabić i tak, żeby wpaść prosto na tego. O! No tak. Ach, moi drodzy, to będzie wszystko na ten odcinek. Liczę na to, że się wam podobało. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć!